Witam serdecznie, drogie strzelcy, na czytaniu tygodniowym. Lecimy, co też energie dla Was przygotowały dzisiaj w czytaniu. Nie wiem, czy jestem wichura, czy ulizaniec, bo przed chwilą się tu z synem tulałam. Nie wiem, czy mnie rozczuchał, czy nie rozczuchał. Lecimy, co dla Was, drogie strzelcy. Odpłynięcie, odpłynięcie za czymś. Ale nie do końca pożegnanie, spełnienie marzeń, czyli nie będzie tak, sięgam po miłość, ale do końca nie odchodzę, czyli nie tracę, nic nie tracę, nawet jak odejdę, to nic nie tracę, a coś mi się znudziło, jestem przeciążony, muszę ruszyć w drogę. No i dobrze, strzelcu, ruszaj, ruszaj. Powiem tak, dla wielu strzelcy, słuchajcie, w tym tygodniu jakieś pieniążki, jakieś kupna, sprzedaże, nie będzie straty. Jest troszeczkę przeciążenia, ale dlaczego to przeciążenie jest? Chodzi o uczucia, słuchajcie, chodzi o związki, czyli dla wielu strzelcy tak naprawdę, czy jest od partnera dziam, kasa, chłopie, kobiecino, kasa, co ty robisz, że nie masz kasy, drogi strzelcu, no, a strzelec po prostu żyje emocjami, żyje w swoim świecie, budzi się, ma inną wizję świata, jest troszeczkę znudzony, ogólnie jest znudzony, musi wyjść, ale świeci Wam gwiazdeczka, słuchajcie, macie przecudne karty, macie energię tak naprawdę, czyli tak, są przemówienia, ale nie ma odejścia, to tak jakby były pogodzenia, wiele pogodzeń, wiele tak naprawdę zejść, rozejść, albo na przykład ja muszę odpocząć od Ciebie, czy Ty musisz, czy partner mówi, że ja muszę od Ciebie, strzelcu, odpocząć, jest ten wyjazd, ale wydaje mi się, że jest to spięcie, sporo strzelcy będzie wyjeżdżało gdzieś na rodzinnie będzie wyjeżdżało, ale powiem Wam, strzelcy, tak, moje drogie, że w tym tygodniu nie szukajcie, może tak, nie szukamy w tym tygodniu czegoś w świecie, co mamy blisko siebie, czy są to uczucia, czy jest to praca, czy są to, słuchajcie, nowe zobowiązania, czy są to pomysły, szeroko jest to pojęte, moi drodzy, ale nie szukamy tego w świecie, bo to ma, to tak jakby było koło Was, tylko trzeba sięgnąć po to rączko, czy jest to partner tak naprawdę, bo to jest tak jakby, widzę tutaj strzelce, które się gdzieś tam w znakach wodnych pokochały strasznie mocno, zauroczyły, bardziej bym powiedziała, że są zauroczone, ale nie ma tego odejścia od partnera, jest takie przeciążenie, ale jednocześnie jest takie spięcie, czyli po prostu pewne rzeczy, to tak jakby partner był silniejszy troszeczkę od Was emocjonalnie i jest to spełnienie, ale mówicie, co jest najważniejsze, mówicie, bo inaczej nie odpłyniecie od tego. Jeżeli nie powiecie, to pójdziecie, a jak powiecie, to zostaniecie, koniec przeciążenia, jest to, słuchajcie, jest to pogodzenie, czyli wejście świeżej energii, czy do związku, czy do, słuchajcie, nie muszą być związki, bo to jest, może równie dobrze chodzić o pracę, może chodzić o partnerów biznesowych, ale bardziej mi się wydaje, że tutaj będzie chodzić tu najbardziej o materię w tym tygodniu, coś, jakieś zlecenia, coś fajnego, coś przyjdzie, nowa, słuchajcie, nowa energia, nowe pomysły, gwiazdka będzie przyświecała, ale ten tydzień, moi drodzy, bardzo ładnie zapisze się pod względem, słuchajcie, wydaje mi się, że pod względem tutaj materialnym i emocjonalnym, czyli wiele takich niedopowiedzeń, czy tak naprawdę złapiecie oddech, a przede wszystkim złapiecie oddech, będziecie wolne, to tak jakbyście poczuły tą wolność, ten wiatr, ten powiew, to świeże uczucie, ten świeży powiew tej energii tak naprawdę i sięgniecie po swoje marzenia, aczkolwiek tutaj bym powiedziała, że uwaga z tymi marzeniami, słuchajcie, bo marzenia bywają też niebezpieczne z tego względu, że u Was nie jest sięganie po 7 kielichów, tylko nad tą siódemeczką już się trzymacie bardzo mocno, a to jest, znaczy mocno, no wiecie, na motylu się daleko nie poleci, nie, jak to się mówi, ale do czego zmierzam, są jakieś podróże, ci, którzy wyjeżdżają w podróże, słuchajcie, nie zabiorą, no w podróżach się tylko może strzelcom coś się przytrafić może, słuchajcie, i będzie wyrzut sumienia, no ale nie ma straty, czyli partner się o tym nie dowie, także moi drodzy, jeżeli gdzieś tam wyjeżdżacie, jest energia, słuchajcie, kielicha,
Tak, na pewno tak. Jeżeli strzelec z trygonem, słuchajcie, powietrza, no to odpłynięcie emocjonalne. Odpłynięcie emocjonalne jest jakieś znudzenie, bo tu chodzi o kasę, bo tu jest tylko kasa, tu jest przeciążenie, ale drogi strzelcu, nawet z trygonem powietrza się rozmawia. Rozmawia się, nie odpływa się, nie ucieka się od rozmowy, tylko szczera rozmowa jest bardzo mocno potrzebna, żeby z każdej strony te powietrze uszło, żeby ta para, słuchajcie, uszła i wtedy jak ujdzie, to nawet bym powiedziała, że wspólna jakaś podróż, spięcie tych energii, spięcie, czyli wspólne marzenia, wspólne tak naprawdę dążenie do czegoś, ale jest też młoda energia, słuchajcie, przy strzelcach jest młoda energia, nie wiem, czy są to dzieci, czy są to wnukowie, czy są to nowe osóbki, tak, ale są świeże energie. Na pewno nie ma jakiegoś odejścia, o którym myślałyście, o jakimś odejściu, nie ma, jest coś dopowiedziane, jest coś powiedziane i tak naprawdę tak jakby naprawienie krzywd, nie wiem, czy was ktoś skrzywdził, czy to wy skrzywdziłyście, tak, ale ogólnie jest tak, jest świeży powiew, ale dla wielu strzelców jest nowa miłość, nowy powiew, ale jest też zastanowienie, że jednak ta rodzina, słuchajcie, jest to tak jakby to, co spotkałem nawet, to wydaje mi się, że to jest spełnienie marzeń, ale nie wiecie też o tym, że jednak ta rodzina, że gdzieś tam w tej głowie nawet wam, takim szałowiłom, jak to się mówi, takim wesołym, otwartym, potrzebującym naprawdę oddechu, w tym tygodniu przyjdzie jednak postawić na to, że rodzina jest, słuchajcie, najważniejsza, czy sprawy rodzinne, czy sprawy zawodowe, ale że są najważniejsze, że pewne, nie wiem, czy pewne sytuacje, czy pewne zdarzenia, czy pewne, nie wiem, jeżeli chodzi o zabawę, o coś, że trzeba będzie to, słuchajcie, odłożyć na inny czas. Poza tym dużo podróży, słuchajcie, dużo podróży, dużo odpłynięć, dużo wyjazdów za granicę, no bo tu mi się tak pokazuje, ale też, słuchajcie, spełnienie marzeń w nieoczekiwany sposób, moi drodzy, w nieoczekiwany z tego względu, że nie będzie jakiegoś odejścia, nie będzie zejścia, przeciążenie szybciutko minie tak naprawdę i będzie spięcie, nie wiem, czy rodziny, czy firmy, czy wyjazdy, czy coś, nie będzie, zupełnie to tak jakby było coś bardzo, bardzo niespodziewanego, a przyniesie wam przeolbrzymią satysfakcję, przeolbrzymi sukces tak naprawdę. Wy uznacie to, że jest to przeolbrzymi sukces, da nowy impuls, nowe działanie, czy będą to emocje, czy będzie to w emocjach, czy będzie to w podróży, czy będzie to w związkach, czy w pracy. Słuchajcie, państwo, podłóżcie to pod siebie. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, zdrówko mówi o tym, że drogi strzelcu, dosyć, bo to jest tak jakby głowa, tak jakby było rozdwojenie jaźni, dosłownie tutaj rozdwojenie jaźni i to jest tak, ja najlepiej to bym się czuł jak śpię, ja najlepiej to bym się czuł jak leżę, najlepiej jak mam oczy zamknięte, o tak dosłownie, to tak to widzę, ale słuchajcie, nie można się tego trzymać, uziemiamy się, ja wiem, że coś boli, w każdego coś boli, słuchajcie, ale u was to tutaj ewidentnie pokazują mi się kolana i tak jakbym się tutaj, no tu jest spięcie, słuchajcie, w pasie, czyli gdzieś tam sprawy żołądkowo-jelitowe, moi drodzy, tak to mi się tutaj zapisuje, no i uwaga, słuchajcie, jeżeli gdzieś tam sobie podróżujecie, moje drogie strzelce, to uwaga, nie wchodźcie, uwaga na schody, o tak bym powiedziała, uwaga na schody, nie wchodzimy po dwa, po trzy schodki, tylko trzymamy się poręczy i wchodzimy normalnie, żeby coś tam się złego, moi drodzy, nie zadziało z tego tytułu. Tak, już widzę energię, piękny jest ogrom kielichów, waszej energii tak naprawdę tutaj, no jest kielich, u was jest tylko energia przeciążenia, która już jest nakryta kielichem, no i mamy gwiazdeczkę, słuchajcie, i koło fortuny, to jest rozkład, który mówi o tym, że krzywda wam się nie stanie, a wręcz przyjdzie coś bardzo nieoczekiwanego, coś, co pozwoli wam się spełnić, być może pomysł, być może nowa osóbka, być może no, coś ciepłego, coś wspaniałego i tak naprawdę to wasze przyciążenie, takie przygniecenie, takie zgarbienia życiowe, słuchajcie, przyniesie wam coś pięknego, być może wydarzy się to, słuchajcie, w podróży, bo jest tutaj dużo podróży, jest takiego odpłynięcia i nie odpływajcie, tylko rozmawiajcie z partnerami,
to jest bardzo ważne, a tym bardziej, że będą jakieś inwestycje, które się czy to wy, czy partner, czy razem będziecie podejmowali decyzje, nie wiem, czy o wyjazdach, czy o kupnie, o sprzedaży, o zainwestowaniu w coś, czy otwarciu własnej działalności. No, drodzy Państwo, i tutaj należy rozmawiać z partnerem, czy biznesowym, czy prywatnym, ale należy rozmawiać, bo wtedy schodzi ta dziesiątka, czyli ta wasza dziesiątka, obrzydliwa karta schodzi i wchodzi piękna energia, słuchajcie, dwójeczki kielichów. Tak toż widzę. Pozdrawiam serdecznie, śliczne karty. Buziaki, hejpa. Do kolejnego czytania.